Marcelino, czy ty obchodzisz swoje urodziny hucznie? W zależności co dla kogo jest hucznie, bo mam także, mam swoje bliskie takie grono przyjaciół, znajomych i rodziny przede wszystkim. I to są głównie zapraszane osoby. Najczęściej robię te urodziny w domu. Nigdy chyba nie robiłam w klubie, może 18 rzeczywiście. To był taki klub w Malborku, bardziej sala wynajęta i to były huczne urodziny. Ale już teraz w sumie 26 lat mam, no i raczej to są takie, jak się przyznaję oficjalnie jeszcze nie, już 26. I nie są to aż takie huczne. Takie mega z pompą to może na 30 zaplanuję. Nie, natomiast ostatnie urodziny robiłem w Korei. Byłem akurat na wyborach Mistera International i chłopaki zrobili mi super prezent, kupili tort, zaśpiewali 100 lat. Takie międzynarodowe urodziny to naprawdę rzadko się zdarzają. We wrześniu mam imieniny i zamierzam zrobić taką grubszą imprezę, ale prywatną dla moich znajomych, więc myślę, że też będzie grubo. Ostatnio obchodzę mniej hucznie, dlatego że nie jest mi do śmiechu. A pamiętasz swoje 15 urodziny? 15 nie pamiętam tak konkretnie. Też cienko. 15 urodziny w ogóle, jak miałam 15 lat, 15 kojarzy mi się z filmem Sara, więc gdzieś mniej więcej, tylko to było w okolicach czerwca. Więc to nie były moje urodziny. Ale tak mi się kojarzy mój 15 rok życia. Wolę takie ciche urodziny z moimi znajomymi, żebyśmy się po prostu dobrze bawili z dobrą muzyką. Tyle, że w tym roku akurat udało mi się urządzić moje urodziny w nieco bardziej hucznym stylu.